To był intensywny tydzień w Mediatece, pełen spotkań z literaturą, ale przede wszystkim spotkań z człowiekiem, bo każda książka i historia, które powstają, to osobna ludzka historia. Tydzień z ciekawymi spotkaniami w Mediatece rozpoczął się od wystawy i prelekcji pod tytułem Koniec wędrówki. To z okazji 60. rocznicy przymusowej akcji osiedleńczeń Romów. Prelegentem był regionalista i pasjonat historii, pan Jacek Ogorzałek. W Polsce pojawili się to taki napływ cyganów, Romów, taki natężony ten ruch, to pojawił się w momencie, kiedy w Rumunii zostało zlikwidowane niewolnictwo i na Słowacji zlikwidowano niewolnictwo. W Polsce mieli jeszcze o tyle fajnie, dobrze, że nie było takiej instytucji jak handlowanie. Te wszystkie ukazy antyromskie, antycygańskie, które były w całej Europie, powodowały to, tak jak się o nas mówi, nie bez pozery, że byliśmy tolerancyjną Rzeczpospolita Wolga Narodów, którego nawet wielu, na wielu narodowa. Dzień później kontynuowaliśmy spotkania autorskie w Mediatece. O swoim debiucie pisarskim opowiedziała mieszkanka powiatu krośnieńskiego, pani Danuta Anioł. Oszukana, czyli nie do końca uduchowiona nowa ja. To tytuł nowej, debiutanckiej książki autorki, z którą spotkały się czytelniczki Mediateki. A o czym jest ta książka? O życiu. O kobiecie, nauczycielce, no bo też miałam te doświadczenie nauczycielka. W pewnym momencie, co dziewczyna robi? Kobieta jest pod takim dylematem. No, pracuje cały czas zawodowo w tej samej szkole. Za chwilę córka ucieknie jej, idzie na studia. Zostaje sama, bo wyjeżdża zupełnie w inne środowisko. Mąż z mężem rozstała się wiele lat wcześniej. Nie lada gratką było także spotkanie autorskie z panią Joanną Jurgałą-Jureczką, autorka książki Kossakowie Wachlarz, przeniosła słuchaczy w świat słynnej rodziny malarzy. Wiem o sezonie ogórkowym, proszę państwa, 30 lat. I chociaż wyglądam oczywiście na pewno nie na tyle, ale bo każda kobieta chce wyglądać młodziej, ale przyznam się, że to jest połowa mojego życia, to nie zajmowanie się kossakami. Proszę państwa, tak, była to przygoda absolutnie niezamierzona. To nie koniec atrakcji w Mediatece. W piątek 18 października odbędzie się Noc Bibliotek dla Dzieci. Noc, a właściwie moc bibliotek, bo w klimacie Gwiezdnych Wojen zabierze dzieci w wieku od 7 do 10 lat w świat Star Wars. Zapisy pod numerem telefonu 68 383 50 26.